tutaj gdzieś w tych wsiach, gdzieś w tych małych miasteczkach zachowały się pewne rzeczy, o których w dużych miastach pewnie już zapominamy. Mamy być tymi, którzy do chorych, umierających, do ich domów przynoszą ten kawałek chleba, żeby chciało się dalej żyć, żeby nie chciało się prosić o śmierć. Czasem jest to do przejechania w jedną stronę 35 km, a czasem jest to ktoś 2-3 ulice dalej i jeździ lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog. Dzień dobry, pani Nino. Pani Nino, zobaczymy, co tu się zrobiło. Bąbl też był jeszcze, czy nie? Nie. Bąbla nie, tylko te sińce się pojawiły. I tam, i tam. To samo. Samo się zrobiło, czy coś? Samo, nie wiem, z nocy. Leży już 7 rok. Wrześniu będzie 7 lat. A choruje więcej 15. Już puścić luźniutko, luźniutko. O tak. Rano karmię, gdzieś 7 godzina karmię. Później przebieram, zmienię pieluchy, podmywam. Później gdzieś 10 znowu karmię. Później kolej pierwszej karmię. Nie narzekam. Myślę sobie, że w dużych miastach tak samo ludzie chorzy, cierpiący chcieliby umrzeć w domu pośród swoich najbliższych. Z różnych przyczyn jest to pewnie dużo mniej możliwe niż na wsi, gdzie ci bliscy są niedaleko, gdzie są takie środowiska czy sąsiedzkie, gdzie można liczyć na pomoc, czy syn, synowa mieszkają niedaleko, w tej samej wsi, wioskę obok, w tym samym domu, więc jest to pewnie troszkę łatwiej. A ja mogę tu? Albo obok. A ja zamknę to, co dobrego od naszej ostatniej wizyty, słuchajcie. Co znaczy wszystko boli? I głowa boli. Tak boli. Jak zawsze, czy mniej, czy więcej? Boli i w boku boli, od czasu do czasu. Nie stale. Pomalu. Jak możliwe, że... Gdzie boli? Tu, tutaj jak bolało w boku, to takie... Nie mocno, ale boli. Mhm. Ci ludzie chcą być razem, chcą, żeby ich bliscy umierali we własnym łóżku, wśród sobie znanych kształtów, zapachów, rzeczy, dźwięków. I to jest jakby... ładne w tym wszystkim, że uważają, że ten okres umierania jest tak samo wartościowym okresem jak każdy inny okres życia.